jest częsta sytuacja, że do muzealnych kuratorów przychodzi wybitna artystka i proponuje wystawę nie swoją, ale innej twórczyni. A taka właśnie była kolej rzeczy w przypadku organizacji wystawy Urszuli Broll w Królikarni, której inicjatorką była Katarzyna Kozyra i grono miłośników sztuki zrzeszonych w Fundacji Katarzyny Kozyry. Ostatnia wystawa Urszuli Broll w Warszawie miała miejsce dokładnie 50 lat temu. Tak więc wystawa w Królikarni przypomina warszawskiej publiczności tę niezwykłą artystkę, a także wypełnia lukę w świadomości historii polskiej awangardy, jaką jest wiedza na temat undergroundu katowickiego i awangardy śląskiej. W Królikarni udało się zgromadzić bardzo przekrojowy zestaw prac Urszuli Broll od samych jej początków, lat studenckich w katowickim oddziale Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, kiedy skupiała się na malowaniu kobiet śląskich, na ich cielesności, fizyczności. Mamy kolejny etap, jakim były intelektualne doświadczenia grupy ST53, która podążała w edukacji wizualnej tropem teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Następnym etapem jest działalność katowickiej grupy Oneiron i artystów skupionych wokół pracowni, którą prowadziła Urszula Broll ze swoim mężem Andrzejem Urbanowiczem przy ulicy Piastowskiej w Katowicach. W ostatnich dekadach życia pracowała w niejakiej izolacji, w pięknym ogrodzie, w Przesiece, w Karkonoszach, tworząc tam mandale, obrazy medytacyjne i pejzaże, które nazwać możemy pejzażami psychicznymi. Warto przyjść do Królikarni, żeby uzupełnić swoją wiedzę o tej niezwykłej artystce, a także po to, żeby doświadczyć takiego osobistego skupienia, zwiedzać wystawę, która jest bardzo intymna, która jest chyba idealna na dzisiejszy czas, która daje nam oddech, daje moment zatrzymania i taki wgląd w nasz kontakt z przyrodą i z duchowym wymiarem rzeczywistości. Niezmiernie trudno jest streścić w parę minut długą historię 60-letniej zażyłości, przyjaźni, współpracy z Urszulą, na którą składa się wiele wątków odbijających się zapewne w tej wystawie i odsłaniających rozległość jej talentu, jej inspiracji od czysto artystycznych, począwszy od nauczań Władysława Strzemińskiego przez nauki psychologiczne Karla Gustawa Junga, Rudolfa Steinera, aż po buddyzm, który był ostatnią pasją, drogą życiową Urszuli Broll Urbanowicz, która potrafiła to wszystko pięknie, interesująco przenieść na język obrazu. Z chwilą, gdy wszedłem już w bezpośredni, osobisty kontakt z Urbanowiczami, to znaczy z Urszulą Broll, z Andrzejem Urbanowiczem, szybko znaleźliśmy znakomity kontakt, który owocował współpracą przy niezliczonej ilości projektów, wśród których jeden może jest szczególnie wart zaznaczenia, mianowicie zespół tak zwanych czarnych kart, czyli kart odpowiadających kolejnym literom alfabetu,
które były naszymi wspólnie kreowanymi piktogramami opartymi na luźnych skojarzeniach. Właściwie nie było żadnego rygoru, poza takim tak prostym jak to, że tło tych obrazów było czarne, że kolory właściwie, jakich mogliśmy używać, to były biały, srebrny i złoty. Te karty krążyły pomiędzy nami, to znaczy jeśli ja zrobiłem na karcie, którą dysponowałem coś, to przekazywałem ją osobie następnej, która tam dodawała swoje i tak w kółko cyrkulowało to pomiędzy nami, aż do momentu, gdy po prostu uznawało się, że to, co jest, stanowi wystarczającą całość. Z Urszulą, panią Urszulą Broll, spotkałem się dzięki Andrzejowi Urbanowiczowi. Jego malarstwo znałem i bardzo ceniłem, ale zobaczyłem u niego obraz biały. Okazało się, że to jest tak zwana kompozycja monochromatyczna, z której biła niesamowita energia. A później zobaczyłem jej czarne alikwoty i po prostu to mnie zszokowało, bo ona zrobiła coś, co chyba żaden inny malarz nie zrobił. Namalowała wibracje dźwięku. My odbieramy jakąś częściową wibrację, na przykład na poziomie dźwięku, który składa się ze składowych harmonicznych pozostałych dźwięków, które ludzkie ucho nie słyszy, oko nie widzi, a Urszula Broll to zobaczyła, usłyszała, zobaczyła i namalowała. To jest ewenement, bo te obrazy żyją. Ona po prostu ożywiła materię poprzez to, że włożyła w to swoją świadomość. Świadomość twórczą, świadomość pewnej całości. Te obrazy wibrują, żyją i w zasadzie każdy widz być może odbiera to w indywidualny sposób poprzez percepcję świadomości zmysłowych i nadzmysłowych. Przysieka to taka mała miejscowość na Dolnym Śląsku. O tyle ciekawe miejsce, że w latach 80., kiedy po stanie wojennym artyści i ludzie sztuki, ludzie kultury bardzo często uciekali z wielkich ośrodków, przenosili się właśnie w te miejsca, gdzie była cisza i spokój, w Karkonosze wielu artystów, ale także ruchy charyzmatyczne, takie jak Hare Krishna, jak Ananda Marga i właśnie jak buddyści. W Przysiece powstał taki ośrodek, który się nazywał Stary Młyn, który to ośrodek przejęli buddyści, z takimi znakomitościami jak Jacek Ostaszewski, jak Tomasz Hołu, jak Joanna Lasota. I Urszula Broll przyjechała do Przysieki, żeby zobaczyć, jak ten ośrodek funkcjonuje, ale zobaczyła piękny stary dom na wzgórzu i ten dom kupiła. I od 1983 roku mieszkała do końca swoich dni właśnie w tym domu w Przysiece. W
Przesiece Urszula już nie malowała prac związanych z kubizmem czy z malarstwem materii. Skupiła się bardzo mocno na mandalach, na abstrakcjach geometrycznych i na pięknych pejzażach, których tutaj zobaczymy kilkanaście. Te pejzaże są takimi obrazami, które niewątpliwie powstały z inspiracji otoczeniem, czyli górami. Niemniej jednak one nie są widokami gór, one są takimi szerokimi odniesieniami do pejzażu górskiego, ale w znaczeniu uniwersalnym. Patrzę na twórczość Urszuli, to znakomita większość jest abstrakcyjna i można by dojść do wniosku, że była to osoba taka trochę oderwana od rzeczywistości i poruszająca się głównie w kwestiach jakichś duchowych czy artystycznych, ale to bardzo jest mylne wrażenie, ponieważ Urszula była bardzo, że tak powiem, skuteczna i trzymająca się też ziemi mocno. Była osobą bardzo czytaną, uwielbiała literaturę, nie tylko piękną, ale też i oczytana była w duchowej literaturze, właściwie poza chrześcijańską, bo ciągle dręczyłem ten problem, że jest tyle cierpienia na ziemi, jakoś nie mogła tego pokojarzyć z, powiedzmy, koncepcją Boga taką chrześcijańską, więc z tym się ciągle zmagała i to się tak konkretnie przejawiało na przykład w tym, że ciągle gromadziła jakieś okoliczne bezdomne koty. Mieliśmy zawsze dom pełen kotów. W szczytowym punkcie to nawet 12 ich było. Ona, uważam, że twórczość Urszuli jest znacznie za nisko. Znaczy nie została jeszcze jakby odpowiednio oceniona, prawda? Że nie było takiej okazji. Ona zresztą była taką osobą, która nie miała takiej siły przebicia, jeśli chodzi o swoją twórczość. Tak. Znała jej wartość, ale nie potrafiła jakby walczyć o to. Ta wystawa to miało być takie jakby wyjście już większe na świat, ale niestety już nie zdążyła. Ja myślę, że jedną rzecz, którą mogę powiedzieć, to, że mama zawsze się czuła niedoceniana. Myślę, że bardzo niewielu ludzi o tym wiedziało, bo nie była to rzecz taka, którą dzieliła się powszechnie z ludźmi, ale ja o tym wiem, że ona się w głębi duszy czuła niedoceniana i myślę, że taka wystawa jest wspaniałym takim jakby ukoronowaniem jej pracy już po jej odejściu. Natomiast jeżeli chodzi o jej sztukę, to co mogę powiedzieć, to być może historycy sztuki różnie by to widzieli, natomiast mama sama uważała swoje akwarele geometryczne, i tak lubiła o nich mówić, nie inaczej, jako rzeczywiście ukoronowanie swojej sztuki, czy swoją jakby najważniejszą rzecz. To było coś, co było dla niej najważniejsze. Mama czuła się buddystką. W tradycji buddyjskiej, w japońskiej tradycji zen, ktoś, kto odchodzi, otrzymuje imię, które jest nadawane pośmiertnie. I ta tabliczka jest taką duchową reprezentacją tej osoby. Przed tą tabliczką możemy ofiarowywać kadzidła, światło, świec, jedzenie. Jest to troszeczkę więcej niż zdjęcie, tak? Bo to jest taka, jak mówię, duchowa reprezentacja zmarłej osoby. Także to tak, jakby ta osoba była z nami. Sama jako artystka właściwie wiem, że głos kobiet jest
bądź to uciszany, bądź gorzej przyswajalny przez społeczeństwo, bo no niestety jeszcze ciągle kobieta jest szufladkowana. Dlatego misją fundacji jest nawiązywanie kontaktów, perswazja, edukacja, przełamywanie jakichś stereotypów. I podejmujemy się takich działań, inicjatyw, jak na przykład taka wystawa Urszuli Broll. Ponieważ cholernie mnie dotykają historie i losy kobiet pomijanych, odsuwanych, ignorowanych, zapominanych, mimo ich olbrzymiego potencjału twórczego. I cholernie się cieszę, że ludzie będą mogli zobaczyć Urszulę. Tą bombę atomową. Brzmi źle, ale super.